Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy Lean oraz BIM. Dzisiaj będziemy mówić o tak zwanym Last Planner System. To jest jedno z narzędzi przygotowanych dla budownictwa, narzędzie Lean. Jeśli chodzi o reguły domowe, to znacie je z poprzednich vlogów. Przypominam, że jest to podróż przygodowa, w związku z tym zalecam oglądanie chronologicznie od pierwszego vloga, bo ja się w różnych rzeczach nie będę powtarzał. No, ale po tym wstępie powinniśmy już zacząć. A więc Last Planner System. Istnieje właściwie wiele rzeczy, wiele filmów, wiele materiałów w sieci, które dotyczą Lean, ale one głównie dotyczą produkcji i usług. Kłopot jest z tym, że budownictwo jest trochę inne. I to, co możecie przeczytać, posłuchać i zobaczyć, jeśli chodzi o Lean dla innych branż i dla innych gałęzi gospodarki, to dla budownictwa nie bardzo funkcjonuje. Również dlatego powstał oprócz Lean Enterprise Institute, powstał tak zwany Lean Construction Institute w 1997 roku, dlatego że po prostu te reguły gry są troszkę inne. Skąd to się wszystko wzięło? Właściwie tutaj w budownictwie ujawnia się pewna jedna rzecz, tutaj muszę taką pewną dygresję zrobić, ujawnia się pewna rzecz dość filozoficzna. Chodzi o to, że za sposobem myślenia w zachodniej cywilizacji one są ustawione od wielu, wielu dekad i od wielu nawet stuleci ustawione są w sposób dość linearny, taki zero-jedynkowy, także gospodarka praktycznie też bazuje na tych schematach, co nie bardzo się sprawdza w procesach, które wymagają pewnych projektów i różnych takich skomplikowanych systemów. To funkcjonuje właściwie dla procesów powtarzalnych. Na dobrą sprawę przyczynił się do tego jeden człowiek. To był grecki filozof, znany pod nazwiskiem, pod imieniem Arystoteles. On żył w latach 384-322 przed naszą erą. Tutaj mamy jego popiersie rzeźba Lizypa z Luwru. To, co on zaproponował, ja nie będę się tutaj rozwodził, chodzi mi o pewną esencję tego wszystkiego. Więc to, co on zaproponował, to był taki dość linearny, przyczynowo-skutkowy system, który bazował na dualizmie. A więc mamy tutaj albo jest, albo nie jest. I to jest taki punkt wyjścia, dość pragmatyczny. System ten był krytykowany w większości, właściwie przez wiele, wiele stuleci. Jego braki jednak najdobitniej ujawniło pewne zjawisko, pewien eksperyment, który przeprowadził fizyk, laureat zresztą Nagrody Nobla, Austriak Erwin Schrödinger w 1935 roku po dyskusjach z Einsteinem. On zaproponował taki eksperyment, który się nazywał, przeszedł do historii właściwie jako eksperyment kota Schrödingera. Na czym ten eksperyment polegał? A więc to był hipotetyczny kot, który sobie siedział w zamkniętym pudełku i to nasze kocisko tam nie było samo. Tam było jeszcze kilka rzeczy, a więc przede wszystkim był tak zwany nietrwały atom, czyli promieniotwórcze źródło. Ten nietrwały atom charakteryzował się tym, że on się rozpadał na jonizujące promieniowanie. Oprócz tego był tam jeszcze detektor promieniowania, na przykład licznik Geigera, oraz był również trujący gaz, który był uwalniany przez to promieniowanie. Na czym polegał ten eksperyment? Że po upływie połowicznego czasu rozpadu tego atomu jest 50-50% szans, że ten kot jest żywy albo umarły, albo martwy. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej właściwie to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że przed otwarciem tego pudełka
Ten kot zarówno może być żywy, jak i martwy, bo te oba stany są realne i oba stany są uznane jako istniejące, jako właściwe dla mechaniki kwantowej, czyli jak mówi znane polskie przysłowie, na dwoje chata bogata. Tak zwana interpretacja kopenhaska, ja nie będę tutaj wchodził w nią dalej, ale ona również określała ten stan tego kota jako nieokreślony do momentu przeprowadzenia pomiarów. Właściwie ten eksperyment tak na dobrą sprawę przeczył logice. I tutaj się znowu właściwie kłania nam Arystoteles nasz. No ale pytanie byłoby, no, jak inaczej mielibyśmy tutaj do tego podejść? W historii były takie drogi. Między innymi taki sposób myślenia zaprezentował gość, który się nazywał Nagarjuna. To był w ogóle z największych myślicieli, filozof buddyjski. On żył w latach 150 do 250 naszej ery, także podobno żył 100 lat. Jego system filozoficzny można było porównać z arystotelicznym w ten sposób, że zamiast dualizmu mamy tutaj tetralemat, zamiast dylematu mamy tetralemat, a więc zarówno jest, jak i nie jest, albo również ani jest, ani nie jest, one dochodzą do tych dwóch dodatkowych opcji, do tych podstawowych opcji, które zaprezentował Arystoteles. Jest to system holistyczny, bazuje na pewnej esencji, która jest źródłem wszystkiego. I system ten, to jest właściwie część filozofii, która się nazywa Madhyamaka, czyli filozofia taka, filozofia środka. Ja bym o tym nawet nie wspominał, ale okazuje się, że wiele szkół zarządzania w tej chwili, nawet i szkoły, no poważne szkoły niemieckie, one się po prostu rzuciły na ten tetralemat jako pewną opcję wytłumaczenia niektórych procesów, co jest rzeczywiście, jak się przekonamy dalej, jest zasadne dla procesów w skomplikowanych systemach. Łatwo tutaj wytłumaczyć ten eksperyment i właściwie cały los tego kota Schrödingera. Tylko pytanie jest takie, no jak to się wszystko ma do budownictwa? No bo my sobie tutaj rozmawiamy filozoficznie, ale przede wszystkim zajmujemy się budownictwem. Ostatnio wspomniałem o czymś takim, co się nazywa myślenie systemowe. Na przykładzie książki Piąta dyscyplina Petera Senge. Ja się zdecydowałem zrobić dodatkowy vlog na ten temat, dlatego że to jest naprawdę ważna sprawa, ale to jeszcze za kilka edycji. Chodzi o to, że proces budowlany nie da się go ogarnąć linearnie. Te wszystkie przyczynowo-skutkowe analizy, prognozy, przewidywania, na przykład moje ulubione metoda ścieżki krytycznej, to jest praktycznie czysta spekulacja i wróżenie z fusów. Nie da się w zero-jedynkowym systemie logiki Arystotelesa zapisać i wytłumaczyć procesów budowlanych. Właśnie między innymi budowlanych, które bazują na projekcie i na pewnych skomplikowanych systemach. Jak tutaj widzimy, jest to proces, który jest pewnym. To jest grafika zintegrowanej inwestycji budowlanej ze znakomitej książki Integrated Project Delivery. I widzimy, że tutaj wszystko jest powiązane ze sobą. Także mamy coś takiego, że ten agregat, który tutaj widzimy, to jest system i właściwie jedno działanie w tym systemie może mieć różne skutki, zarówno krótko, jak i długoterminowe, a również może mieć różne skutki w zależności od innych działań, które ktoś inny podejmie. Także jest to tak skomplikowany i kompleksowy system, że po prostu zastosowanie lin tego, które znamy z produkcji i z usług, tutaj nie będzie funkcjonować. Pomocną dłoń dał nam tutaj dwóch ludzi, którzy założyli, właściwie to jest dwóch z czwórki założycieli Lean Construction Institute.
Był Glenn Ballard i już świętej pamięci Greg Howell, umarł w zeszłym roku. Oni stworzyli taki systemowy schemat działania, który uwzględniał nielinearne myślenie i specyfikę budowlaną. I ten system nazywał się Last Planner System. On jest właściwie do użycia, każdy może używać tego do woli, ale była prośba właśnie Ballarda, że jeżeli będzie to, będą jakieś dokonywane publikacje na ten temat, żeby dodawać taki znaczek register, czyli to R w kółku. Więc pierwsza podstawowa zasada to jest taka, że ten system on funkcjonuje wtedy, kiedy wszyscy uczestnicy procesu są zintegrowani w jednym pokoju, tak zwanym big room, czyli to jest jeden duży operacyjny pokój wojenny. On się również wpisuje w zalecenia normy. Tutaj mamy po lewej stronie grafikę z normy, po prawej stronie mamy grafikę Last Planner System. To jest praktycznie taki system klastrowy, który, myśmy tę grafikę już widzieli w poprzednich vlogach, natomiast jeszcze raz to powtarzam, dlatego że to jest podstawa pewnej umożliwienia pewnej kooperacji, a kooperacja to jest tak istotna ze względu na to, że w budownictwie jest wiele funkcji, które prezentują właściwie sprzeczne interesy ze sobą. Także jedna branża, która pracuje z drugą branżą, ona ma, dopóki nie funkcjonuje kooperacja, to one są właściwie w opozycyjnych nastawieniach. Także właściwie na porządku dziennym są takie nastawienia we wszystkich procesach budowlanych. Jak wrócimy teraz do tego systemu analiz na różnych piętrach procesów inwestycyjnych, właściwie wokół, dlatego że głównie mówimy o budownictwie, to przekładając to na te nasze dwa zjawiska, value stream mapping, czyli mapowanie strumienia wartości oraz last planner system, wygląda to tak, że na poziomie strategicznym mamy value stream mapping, natomiast na poziomie taktyczno-operacyjnym mamy last planner system. I kłopot jest w tym, że value stream mapping ono funkcjonuje dobrze w procesach powtarzalnych, natomiast w procesach budowlanych no, ona nie ma wielkiego zastosowania, dlatego że nie da się zrobić na bazie istniejącego strumienia wartości, nie da się zrobić dla tej jednej inwestycji przyszłego strumienia wartości. My możemy taki strumień zrobić dopiero dla kolejnych inwestycji. W związku z tym tak zwany future state map nie jest możliwy. Każda inwestycja jest inną inwestycją, każda ma swoją specyfikę i ma inny system, w związku z tym nie będzie to za bardzo funkcjonować. Natomiast taki value stream mapping jest bardzo pomocny, jeżeli chcemy później z tego zrobić, stworzyć pewne procesy i ułożyć pewne procesy przy pomocy last planner system. A więc last planner system jest analizą i ułożeniem pewnych podprocesów, które są zawarte w łącznym strumieniu wartości dla klienta. To się również przekłada, właściwie to się wszystko fajnie spaja, dlatego że w normach mamy coś takiego jak Master Information Delivery Plan, czyli to jest ten główny harmonogram jakby, plus do tego mamy Task Information Delivery Plan, czyli harmonogramy przeprowadzenia różnych działań. Oczywiście, ponieważ w normach jest, normy się zajmują właściwie stworzeniem, dystrybucją oraz przekazem i magazynowaniem informacji, w związku z tym nie ma definicji, w jaki sposób te działania mają być przeprowadzone. Natomiast to przejmuje właśnie Last Planner Delivery, Last Planner System. Last Planner System, jego pełna nazwa to jest Last Planner System of Production Control, czyli Last Planner System kontroli produkcji.
I to z kolei jest częścią jeszcze większego systemu, który się nazywa Lean Project Delivery System, ale o nim powiemy, powiemy później w następnych vlogach. Jakie są w ogóle założenia Last Planner System? A więc przede wszystkim mamy tak. Założenie jest takie, że tradycyjne plany pracy w budownictwie są zwykle prognozami, a prognozy są głównie błędne. Także wszystko to, co zaplanujemy, to właściwie na dobrą sprawę kończy się jakimś błędem. Drugą sprawą jest to, że tradycyjne plany są układane przez niewłaściwych ludzi. To są ludzie, którzy nie tworzą wartości, czyli to są menadżerowie, którzy na ogół nie wiedzą, w jaki sposób jest wykonywana praca. Nie będę generalizował, są czasami menadżerowie, którzy mają o tym pojęcie, ale jest ich po prostu coraz mniej. Zasada jest taka, że planowanie Last Planner jest tym bardziej detaliczne, im bliżej jest samego wykonania zadania. A więc najpierw zaczynamy od planów ogólnych, a potem idziemy do szczegółów. To zresztą logiczna zasada. Plany są wykonywane wspólnie z grupą, która wykona pracę, a więc właściwie muszą być ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za tę pracę. Ograniczenia wszystkie powinny być rozpoznane i usunięte w grupowym zaangażowaniu, a więc znowu kooperacja. Członkowie grup zadaniowych składają niezawodne przyrzeczenia wykonanych zadań, kiedy już wszystkie uwarunkowania są wyjaśnione. I niepowodzenia wszystkie w realizacji zadań są traktowane jako możliwość nauki, a więc wszystkie problemy nie są zamiatane pod dywan, tylko służą jako źródło do nauki. I przede wszystkim nie szuka się winnych kozłów ofiarnych. To jest podstawowa różnica, jeśli chodzi o procesy Lean, a tradycyjne procesy budowlane. Jakie są w ogóle konsekwencje tego zastosowania? A więc przede wszystkim wizualizujemy wszystkie zmienności, które są w procesie. No bo wiadomo, proces to nie jest proces produkcyjny, który jest powtarzalny. Narzędzia do wykorzystania wiedzy wszystkich członków zespołu projektowego istnieją tutaj, są wbudowane w system, a więc wiedza, im więcej, im wcześniej ci członkowie zespołu projektowego są zintegrowani, tym lepiej wykorzystana jest ta ich wiedza. I tutaj mamy taki mały cytat, że bez Last Planner System menedżer projektu po prostu zgaduje, co ma być zrobione. Natomiast wtedy, kiedy te wszystkie harmonogramy są poustawiane, to wtedy wiadomo, co, gdzie i jak. Redukcja zmienności następuje przez monitorowanie jej powodów przez kilka tygodni i publikację rezultatów i to może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Również wykonalność tygodniowych zadań wzrasta ze średniej w budownictwie 54% do około 85%. I również wysoki stopień spełnionych przyrzeczeń generuje pewne zaufanie do innych. Czyli zresztą generalnie każda praca, wspólna praca w Big Room sprzyja budowie zaufania. Struktura Last Planner, a więc nitty-gritty. Co my tu mamy? A więc przede wszystkim master plan to jest poziom głównego harmonogramu inwestycji, czyli tego przepływu strumienia wartości. On jest podzielony na kamienie milowe. To jest master plan. Phase pool plan, czyli w planie fazowym, wybieramy jedną fazę między dwoma kamieniami milowymi i definiujemy, co musi zostać zrobione. Definiujemy również tam wszystkie uwarunkowania i zajmujemy się ich oczyszczaniem. Następny plan to jest look ahead plan. To jest plan, głównie to robimy na 6 tygodni. W związku z tym albo to jest 2, albo 3 look ahead plans dla każdego phase pool plan. Czyli co może zostać zrobione.
To już jest definicja tych wszystkich prac, które będą zrobione. Weekly work plans to są, właściwie to jest jeden tydzień wycięty z look ahead. Już wtedy definiujemy, co będzie zrobione, a więc przyrzeczenia wykonania wszystkich grup zadaniowych. No i później jeszcze mamy codzienne spotkania, daily huddles, które najlepiej właściwie chyba wykonywać przed każdą zmianą. I definiujemy po prostu, co już ustalamy ostateczne uwarunkowania tego, co ma dzisiaj być zrobione. Jak to wygląda później na grafice? A więc granulacja, rozstaw chronologiczny tutaj mamy i horyzont czasowy i poziom detaliczności, czyli granulacja, więc przychodzi to z planu master w dół. To jest w ogóle cztery piętra różnych harmonogramów. Każdy z nich jest opracowywany osobno i również one są równocześnie aktualizowane. I cechą tego jest to, już pomijając to, że one są układane przez wszystkich, którzy będą wykonywać te prace, ich cechą jest to, że Last Planner System przenosi decyzyjność wykonania zadań oraz odpowiedzialność za te zadania na poziom samego wykonawcy. A więc nie jest to żaden manager, tylko to jest wykonawca, który się deklaruje, że on wykona tę pracę, za którą później jest rozliczany w kolejnym tygodniu. Jak to wygląda? No tutaj mamy master plan, który jest rozpisany na... czyli to jest jakby część tego value stream map, część strumienia wartości, która dotyczy tylko prac budowlanych. I na nich zaczyna się robić last planner, system last planner, czyli to jest ten pierwszy master plan. Tutaj jest master plan zapisany w tak zwanej formie swim lanes, czyli swim lanes to są te poziome paski. Każdy z nich dotyczy jednej branży i każda branża ma swój kolor i w tych paskach te branże układają swoje zadania. Te zadania, tutaj mamy pull plan, czyli dwie fazy. Mamy fazy, które są tutaj ustawione diagonalnie, czyli wszystkie te zadania są normalnie ustawione ortogonalnie. Natomiast tutaj mamy tynki, płyty gips kartonowe, mamy ustawione jako fazy. Wszystko to potem wyklejamy przy pomocy właśnie takich kartek Kanban. Kanban to jest taka karta do zapisu zadań i to jest właściwie wystarczające to, co na tej karcie powinno być. Czyli nazwa roboty budowlanej, bo branża już ma swój kolor. Jakie roboty są wymagane do wykonania tej pracy, jakie materiały i ekwipunek i później deklaracja, ile będzie to trwało i ilość pracowników, która będzie się tym zajmować. Oczywiście ten czas trwania, on może być potem redukowany, dlatego że my tymi kartkami manipulujemy na tej całej planszy. Na ogół najlepiej jest to plansz, kiedy to plansza jest papierowa, ale również pojawiają się różne rozwiązania cyfrowe. O nich powiemy przy okazji właśnie Lean w epoce cyfryzacji. Tutaj mamy na przykład plan look ahead, czyli 6 tygodni. Każda z tych kratek, jak widzimy, to jest jeden dzień. I mamy tutaj rozłożone na różne grupy prac i na różne piętra. Tutaj mamy z kolei, to jest też dość charakterystyczna cecha, że dla Lean rozbijamy grupy prac na pewne zakresy. Także mamy tutaj pewne sekcje. Widzimy tutaj jedno piętro jest rozbite na cztery sekcje i to ułatwia nam pogrupowanie tych zadań takich, że po prostu jesteśmy w stanie te zadania mocniej ze sobą powiązać i te straty między przeskokiem z jednej branży do drugiej są o wiele mniejsze. Tu w tym przypadku mamy trzy kratki, to jest jeden dzień. Dla tych wszystkich planów mamy pewne takie dodatkowe dokumenty i pewne formuły. Tu mamy dziennik ograniczeń na przykład, czyli wszystko to, co nas blokuje w naszej pracy. My to wypełniamy. To jest jeden z przykładów. Ja taki przygotowałem dla pokazu.
A więc dziennik ograniczeń, czyli wszystko to, co nas blokuje, mamy wszystkie informacje, jakie tutaj wpisujemy do każdego z tych ograniczeń. To jest przykład takiego planu look ahead, czyli 6 tygodni. Każde z tych tygodni jest podzielone na 6 dni i każda z tych plansz, która jest podzielona na 6 części, to jest taki plan tygodniowy. Jeżeli zrobimy jeden plan tygodniowy, po prostu ten stary odstawiamy i dokładamy nowy. Jedyne, co jest takim kłopotem w tej pracy, jeśli chodzi o pracę tą taką analogową przy pomocy post-it na planszach, to jest hierarchiwizacja. Ale jestem zdania, że zawsze najlepiej jest wyjść od tego najprostszego rozwiązania, niż silić się na jakieś cyfrowe aplikacje, które raz, że są drogie, a dwa, że no one nie są tak widoczne, jak tutaj mamy na ilustracji. Tygodniowy plan pracy, w jaki sposób możemy podzielić, w jaki sposób te wszystkie funkcje możemy tutaj pogrupować i te wszystkie uwarunkowania, cechy tego wszystkiego, tych wszystkich zadań. No i jedno z najważniejszych rzeczy to jest tak zwany percent promises completed, czyli w każdym tygodniu zapisujemy, ile procent przyrzeczonych zadań zostało wykonanych. Jeżeli jakieś zadanie nie zostało wykonane, ono przechodzi do tak zwanego variance log, czyli do takiego osobnego rejestru i na nim później dokonujemy analizy przyczyn źródłowych, dlaczego to się nie udało. I wszystko to, co się nie udało, służy nam jako pewien materiał do nauki i do refleksji. Gdybyśmy teraz chcieli zrobić na tym naszym diagramie i w ogóle w tym naszym systemie pewne usprawnienia, to wracamy znowu do tego strumienia wartości i na przykład dla takiego przepływu, czyli jedna sekcja, kilka grup prac, możemy dokonać takiego diagramu krótkiego strumienia wartości akurat dla tej cząstkowej, do tego wycinka prac i możemy na tych wszystkich stykach dokonać różnych działań usprawniających typu Kaizen, ale to już są właściwie detaliczne rzeczy, które wynikają później w trakcie prac, także to jest taka tylko właściwie zajawka, co mogłoby się zdarzyć, bo na dobrą sprawę to jest wszystko zupełnie indywidualne. Także ja już na tym zakończę dzisiaj. W przyszłym vlogu będziemy mówić o Kaizen, rozwiniemy trochę Kaizen. Na razie zostańcie zdrowi i do przyszłego razu.